tajemnicze trzęsienie. Ja na człowieka to bardzo odczuwalne i dosyć mocne. Kieliszki, wszystko w szafach, szklanki, tak tylko chodziły. Przerwany rejs. Tą drogą do tej pory przepłynęło mniej ludzi niż ludzi było na Księżycu. Na pewno się nie wycofa, to człowiek się nie wycofuje. Wrzenie świata. Rozpoczęła się pewnego rodzaju dziwna gra. Obudzimy się w świecie, w którym toczy się regionalna wojna atomowa. Spowolniona Temida. Sprawiedliwości okazuje się nie ma. Magda Sakowska, wydarzenia. Dobry wieczór. A u nas dziś, jak u Hitchcocka, zaczynamy od trzęsienia ziemi. Zadrżała ona w Wielkopolsce. Wstrząsy odczuwalne były przez kilkanaście sekund. Zjawisko tym dziwniejsze, bo jak mówią geolodzy, ten rejon naszego kraju jest asejsmiczny. A ziemia zatrzęsła się w okolicach Żerkowa w województwie wielkopolskim. Wstrząs miał siłę około 4 stopni w skali Richtera. Grzegorz Kępka. Dziś o trzęsieniu ziemi w 2000 Żerkowie mówią niemal wszyscy, bo niemal wszyscy je odczuli. Się tak trzęsło, że kieliszki, wszystko w szafach, szklanki, tak tylko chodziły, patrzała, rychło i się ta cała szafka przewróci. Chwila to była 5-6 sekund, tak więcej nie było. No i się trzęsło to, aby pływało, takie wyczucie. Ale 5 sekund wystarczyło, by ludzie się przestraszyli. Była 16:37. My widzieli, jak wszyscy z domu powylatywali. Bo jakby włączony zaczął balansować. Piotr Jackowiak też wybiegł z domu, bo chciał sprawdzić, co się stało. Samochód uderzył w dom, mógłby uderzyć na przykład, takie po prostu było takie wibracje, ale mówię, chyba nie. Ja i obdzwoniłam sąsiadów, poczuliśmy taki wstrząs. Normalnie meble się zatrzęsły, tak zafalowało. W ciągu kilkunastu minut strażacy z Jarocina odebrali około 100 takich telefonów. Żadne zgłoszenie nie wpłynęło w kwestii uzyskania pomocy czy jakiejkolwiek interwencji. Skontaktowałem się z zespołem zarządzania kryzysowego. Wszyscy byli pod telefonami, wszyscy czekali na rozwój sytuacji. Na szczęście rozwoju sytuacji nie było. Nikt nie został ranny. Nie zanotowano żadnych strat materialnych, bo trzęsienie było słabe. Intensywność 12-stopniowej skali około 4. Prawdopodobnie 3,8 w skali Richtera. Tak wygląda wykres tego trzęsienia zarejestrowany w Śląskim Obserwatorium Geofizycznym w Raciborzu. Gdyby było o 1 stopień wyższe, 5 i wyżej, już by mogło powodować pewne szkody, pękanie powiedzmy tynków i ścian. Nie miała na pewno znaczenia aktywność kopalni w Koninie. Naukowców dziwi nie siła trzęsienia, ale to, że ono w ogóle się wydarzyło. Polska jest krajem, w którym trzęsienia ziemi niemal nie występują, a jeśli już, to raczej słabe i przeważnie na południu kraju. Wielkopolska w całości leży na fragmencie płyty zwanej płytą zachodnioeuropejską i tam właściwie nie ma prawa się nic takiego dziać. A jednak naukowcy są pewni jednego, trzęsienie ziemi w okolicach Kalisza nie ma nic wspólnego z działalnością człowieka, na przykład z poszukiwaniem gazu. Wytworzenie siłami ludzkimi tego typu tak dużego trzęsienia ziemi nie jest taką prostą sprawą. To nie pierwsze takie zjawisko. 8 lat temu naukowców zaskoczyło trzęsienie ziemi w okolicach Suwałk. Miało ponad 5 stopni w skali Richtera. Grzegorz Kępka, wydarzenia.